Cześć. Jak widzicie, dzisiaj będziemy zajmować się Berlingo. Naszym zadaniem będzie z pozoru prosta i szybka naprawa. Będziemy wymieniać łącznik stabilizatora. Tutaj, tego dziada. I oczywiście teoria jest prosta. Wystarczy odkręcić dwie śruby. Jedna tutaj z tej strony, jedna jest tutaj ukryta. No ale ja już widzę, że tutaj rdza jest nie od wczoraj. Także łatwo nie będzie. Także co? Pierwsze co polecam Wam przy takiej operacji, to przede wszystkim bardzo dobrze te śruby tutaj poszczotkować. Tam gdzie można, oczywiście ile się da, jak najwięcej, żeby pozbyć się zarówno rdzy, jak i syfu, który po prostu może nam potem przeszkadzać, jeżeli nawet już ruszymy w odkręcaniu tutaj na gwincie. Także ile się da. Polecam wam właśnie używanie takiej szczotki na wiertarkę, gdyż ręcznie, żeby uzyskać taki efekt, to nam trzeba by się niesamowicie namachać. Oczywiście tak samo czyścimy sobie tą śrubę tutaj u góry. No i spryskujemy wszystko odrzewiaczem. Też na pewno nie zaszkodzi, a może nawet pomoże. Sobie to już przygotowane, odrzewiaczem potegowane. Niech to sobie działa. Teraz kolejną rzeczą, którą robimy, to przygotujemy sobie lewarek. Podnośnik sobie ustawiamy pod wahaczem, tak żeby mieć możliwość podlewarowania wahacza do góry. Po co to nam będzie potrzebne? Przede wszystkim po to, że układ zawieszenia jest teraz bardzo napięty, kiedy mamy opuszczone niejako koło. Tak samo stabilizator. Kiedy będziemy odkręcać go, to śruba będzie stawała nam jakby pod kątem i po pierwsze może stwarzać to problem z jej odkręceniem, będzie nam szło nierówno, jest to też niebezpieczne, bo wszystko się napina. No i będziemy mieli problem przy samym wyjmowaniu, gdy wszystko będzie napięte i nie będziemy mogli wyjąć tutaj już też bolca od stabilizatora. Oczywiście w tym przypadku ja wymieniam łącznik stabilizatora, ale kiedy potrzebujecie na przykład odkręcić taki łącznik, by coś innego wymienić, by dojść do czegoś, na przykład tutaj ja ruszyć powiedzmy amortyzę kolumny MacPersona, to wtedy też możecie zniszczyć gwint, a załóżmy, że mamy dobry łącznik, więc po co go psuć. Także sobie wszystko przygotowujemy, podlewarujemy do góry. Do takiego momentu, oczywiście teraz nie będziemy go widzieli, na razie tylko leciutko do góry podlewarowałem. Tu mam takie szczęście, że bo łączniki występują jakby w dwóch wersjach, że albo, jak go tutaj naprowadzić, że albo blokuje się przy odkręceniu tu, albo jakby z tyłu przez nałożenie klucza płaskiego. Na szczęście tu mam na ten klucz płaski jest, więc sobie tutaj przytrzymam. Gorsze jest tutaj to rozwiązanie, gdyż zazwyczaj tam jest na śrubę imbus albo torx i raz, że nie ma tym jak podejść nasadką wtedy, a dwa, że zazwyczaj to po prostu jest na jakiegoś małego torksika po prostu, który, albo imbusika, który i tak się nam obrobi. No dobra, słuchajcie, to teraz spróbuję odkręcić, żeby nie było za was. Spróbuję od tej tutaj dolnej strony. Może pójdzie. Tu mamy akurat 15. Przyłożyć klucza. Dobra.
weszło i właśnie widzę, że o, że mi odskoczyło. Zazwyczaj jest tak, że im bardziej śruby wykręcacie, tym ciężej idzie. A to jest akurat normalne. Dobra, teraz muszę sobie to jeszcze, gdzieś mi tutaj uciekło. Z jednej strony odkręcanie kluczem jest pneumatycznym, jest łatwiejsze, ale z drugiej właśnie wam wszystko wtedy też lata. No dobra, to jedno mam odkręcone. Połowa sukcesu? No nie wiem, czy połowa, bo to jest ta łatwiejsza strona. Prawda? O, wyjęty dziad. O, właśnie, dół był rozklekotany, także teraz spróbuję tutaj jakby z drugiej strony podejść do niego. On jest tutaj. Widzisz go? Nie wiem, czy to widać. To już jest gorzej, bo tu już nie ma się jak dostać, żeby się zablokować. Ale i tak nie jest źle. Wierzcie mi, bywa gorzej. Czasami po prostu naprawdę nie ma jakiegoś z żadnych kluczy. A tutaj może nam się coś uda. Nie wiem. Szukam, słuchajcie, tego miejsca, żeby zablokować płaskim kluczem z tyłu, ale widzę, że nie mogę go znaleźć, także ustawiło się to, no, tutaj. Spróbuję sobie to obkręcić trochę. Może teraz znajdę. O, udało się. Mam wyjęty łączniczek. Góra dobra. Dół. Lata. No, też była gumka pęknięta. I on sobie tutaj stukał. Także oczyszczę teraz jeszcze lekko tutaj te mocowanie stabilizatora. Przy MacPersonie i idę po nowy łącznik. Mamy nowy łączniczek. O, i tutaj już widzicie, jest taki patent, że tu jest podejście na imbusa do blokowania. Kiedyś ogólnie było tak, że powiedzmy tanie łączniki właśnie miały taki patent i na przykład tu miały właśnie plastikowe miseczki. A teraz jest tak, że wierzcie mi, to nie jest jakiejś byle jakiej firmy no name, tylko jest dosyć tam jakiejś powiedzmy porządnej generalnie firmy. Ale teraz wszyscy oszczędzają, więc nawet jeżeli kupujecie powiedzmy w miarę markowy produkt, to i tak macie o plastikową miseczkę. I takie tego typu rozwiązanie. No, takie czasy. Słuchajcie, także teraz tak. Zakładamy to sobie. Łączniczek sobie na razie tu chwycę. Powiem wam, że jeżeli chodzi o gwinty tutaj na łącznikach, ja tak ogólnie nie jestem do końca zwolennikiem wielkiego smarowania gwintów, jak się coś skręca. Ale jeżeli chodzi o łączniki, to jest tak upierdliwa rzecz, że naprawdę powiem wam, że no kurczę, smaruje, nie? Zwłaszcza jeśli gdzieś tam zakładam, zazwyczaj jest tak, że do mnie samochody jakieś wracają i wiem, że na przykład mogę to kiedyś ja to odkręcać, jeżeli to po prostu no smaruje i wtedy wiem, że to odkręcę, a nie będę musiał tego na przykład wycinać bożką. I o ile tutaj bożką by się wycięło, no to tam u góry to już byłby problem. Dobra. Także założyłem. Dalej mam założone ten podnośnik, żeby mieć odpowiednią. Tutaj teraz właśnie o, pod odpowiednim kątem. Zwłaszcza teraz przy przekręcaniu to jest ważne. Jakbyście mieli całkiem spuszczone tutaj na lewe koło, po prostu opadnięte, no to nie założylibyście tego łącznika, także dobrze taki, w ogóle taki w garażu taki sobie jest bardzo dobrze mieć taki lewarek trapezowy. No dobra, spróbujmy to przykręcić. Mam nadzieję jeszcze, że udarem się uda to przykręcić. Tutaj zmieniamy, tu już jest nasadka 17. Mam nadzieję, że uda mi to się przykręcić bez blokowania. A jak nie, to będę musiał ręcznie.
oczywiście nie pojdzie. Dobra. Góra poszła, dół nie poszedł. Także będę musiał to. Także będę musiał poszukać jakiegoś imbusika i dokręcać to ręcznie. Mam już tutaj imbusa. Klucz 17, także. A więc będziemy dokręcali to sobie ręcznie. Fajnie też mieć właśnie taki klucz oczkowy, grzechotkowy, żeby sobie nie machać, bo teraz takim normalnym grzechotką to trzeba by po prostu przekładać. A tak to jedziemy. O, dokręciłem. Dokręciłem. Dobra. Mam zdjęte. Ok. Opuszczamy. Teraz na lewarku. Opuszczam. Lewarek wyjmuję. Łączniczek, słuchajcie, wymieniony. Szybka sprawa. Dosyć ładnie poszło. Jak widzicie, nie potrzeba żadnego kanału, niczego. Także można spokojnie to zrobić nawet w domu przed blokiem. No to co, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wiadomo, taka zasada jest wymieniana praktycznie przy każdych samochodach. Jest kwestia tylko podejść do tych śrub, one tam przy każdym modelu mogą być różnie. Także dziękuję Wam za oglądanie. No, zapraszam na kolejne moje filmy. Na razie.